Ta opcja jest świetna. Chociaż mam teraz głupi pomysł. Chyba pójdę do pokoju Natalii. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski i kolejny unboxing. Legendarna, kultowa już biała rękawiczka. Witam was bardzo serdecznie. Rękawiczka ochronna zaczęła ubierać się właśnie w ten sposób, zanim to było modne. Witam was bardzo, bardzo serdecznie przy okazji prezentacji wysyłki, przesyłki typu Presspack. Odwołuje się ona oczywiście do gry Gothic 2 Noc Kruka, także bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, nie będę świnią, być może przejdę od razu do meritum, bo troszeczkę tego tutaj mamy. Także pospiesznie, bez zbędnego pitolenia, otwieramy sobie temacik. A może nie, a może najpierw jeszcze troszeczkę serdecznego pierdolenia. Moi drodzy, na końcu tego materiału w ramach kafelek macie jakby moją recenzję podzieloną na dwa materiały, czyli mechanika, fabuła plus 10 cech gry, na podstawie których sami jesteście w stanie sobie wyrobić opinię, czy właśnie najnowsze dziecko Ubisoftu jest grą dla was. Oprócz tego był śmieszny, szalony stream, też macie linka do niego, także wszystko ładnie w jednym miejscu. Otwieramy, moi drodzy, i koszuleczka w Klimanie, Wielkiej Brytanii, Londyn, London Colin Farrell. London Colin Farrell, i powiem wam, to się rzadko zdarza, żeby koszulka, a ja bardzo lubię koszulki jako gadżet, była tak fajna. Tym bardziej, że tu są wszystkie moje ulubione kolory. Czarny, biały i czerwony. Także bomba pod marynarkę czy coś. Bardzo fajna sprawa i spoko. Zresztą generalnie zauważyłem, że jeśli chodzi o presspaki, jest w nich więcej praktycznych rzeczy niż w oficjalnych edycjach kolekcjonerskich czy specjalnych. Moi drodzy, parasol. Znaczy, do końca życia pewnie wam się parasol będzie kojarzył z pingwinem, ale nie bójcie się, nie tym polskim, tym z Batmana, uff. Mi z takim amatorskim, krótkim filmem, takim krótkometrażowym zapisem dokonań studentów medycyny. Tak. A więc, ja kiedyś dostałem już parasol i to było od Cenegi bodajże, był parasol odwołujący w kształcie miecza, nie wiem czy pamiętacie, być może wam to znajdę zaraz, to sobie zobaczycie, w kształcie miecza parasol odwołujący się oczywiście do... Tak, to jest... Perla! Do Mordoru! Oczywiście, że do Mordoru. Dobra, otwieramy. Tara! Okej! 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 Dobra, mamy parasol. Mamy parasol. Mogę na ulicach Prypeci teraz odpierdolić Raining Mana. Kwaśny deszcz, hallelujah, it's rain. Zajebiście. Nie, ja muszę zawsze nagrywać rano, mam wtedy najwięcej energii. Nie, po prostu jesteś po 300 kawach, debilu. Moi drodzy, breloczek. Breloko. Breloczek na klucze, bądź nie. Z prosiakiem Winston, London Decek. Okej, sympatycznie. Sama gra w opakowaniu DVD zafoliowana. Okej, komuś pewnie rozdam na konkurs albo na jakimś paintballu z rojem, albo coś w ten deseń, bo ja już swój kod mam. I przylepko naszywka. Bardzo dobra kolorystyka tej gry jest. Ale to nie jest wszystko, bo tak. Tak, pamiętamy live'a. Także od razu jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę to wykorzystać.
jakoś kreatywnie, bądź mniej. Tak, jest pan Winston z DedSec. Ale to nie wszystko, bo jak wiecie, moje ulubione tematy to jest właśnie jakiś ciuch i jakaś figurka. A mamy tu figurkę. Dam radę, o. Jest. Ja nie jestem jakimś nieprawdopodobnym fanem, jeśli chodzi o Watch Dogs, także ja raczej użytku z tej figurki, która to ma dwie wymienne głowy specjalnego użytku, nie zrobię. Także zapewne trafi to w dłonie kogoś mi bliskiego, ale zobaczmy. Proszę bardzo. Montowane różne elementy, jak wspomniałem, wymienne głowy. O, ja tak lubię robić. Ja tak bardzo lubię robić. Wpiszcie sobie na coś ten kod. Nie wiem, na co to jest kod. Aha, to jest na maskę króla. Maskę króla serc. Tak, możecie sobie skorzystać. Nie ma sprawy, taki miły dodatek za lajka pod tym materiałem. Mam nadzieję. I otwieramy. Nie wiem, czy mi się udaje jedną ręką. O, proszę, ale ja skilluję. Wszystkie punkty w one-handed dałem, wszystkie. Ale teraz nie wiem, czy mi się temat tak uda zrobić fajnie, generalnie. Ale rzućmy okiem, dobra? To niestety, krótka przerwa, ok? Proszę bardzo, tak wygląda figurka z opcjonalną główką Winstona, tak? I ma tutaj przerzuconą flagę, ją można sobie zdjąć. Ok, niech będzie. Oczywiście nierozłączny smartfon. Smartfon groźniejszy niż pistolet w tej serii gier. Znaczy ja generalnie jestem ogromnym fanem figurek Ubisoftu. Ja uważam, że oni mają najlepszych podwykonawców, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj merchu. Także ja mam bardzo dużo figurek. Bardzo, ale zrobimy sobie ich przegląd za niedługo przy okazji Valhalla. Bo czekam. Dobrze, to urwijmy świniegu. O, proszę bardzo. To też spokojnie można by odwołać do jakiejś na przykład niewidzialnej postaci z komiksów. Dobra, i zakładam, chyba tam ta opcja mi się bardziej podoba. Tak. Ta opcja jest świetna. Chociaż mam teraz głupi pomysł, chyba pójdę do pokoju Natalii. Moi drodzy, uważam, że dokonałem najlepszej modyfikacji na świecie. Ja wam bardzo dziękuję, to był Patryk. Unboxing Press Maca z gry Watch Dogs Legion, do których to materiału was zapraszam, byście zobaczyli. Zaraz będziecie mieć na planszy w ramach aut traka, felki, linkują.